Parafia świętego Piotra i Pawła w Rzymkowicach 4 października świętowała okrągłą setną rocznicę utworzenia. Przez 100 lat jesteśmy samodzielną parafią, konkretnie od 1 października 1920 roku. Wcześniej należeliśmy jako filia do parafii Korfantów. Kościół już wcześniej istniał 16 lat i byliśmy właśnie filią. Także parafia wtedy na tyle była duża, że się usamodzielniła. I chęć, ambicja parafii spowodowała, że chcieli się odłączyć i być taką samodzielną parafią. Do jubileuszu przygotowywali się wszyscy parafianie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców tego dnia kościół wyglądał pięknie. W ostatnich latach dużo udało się zrobić. Zrobiliśmy kostkę przy parafii, kościół był wewnątrz pomalowany, z zewnątrz pomalowany, kostka na plebanii, plebania odnowiona, także dużo, dużo było zrobionych rzeczy. Witraże chcielibyśmy jeszcze w naszym kościele odnowić, no ale to są plany na przyszłość. Wielkie przeżycie, możemy to przeżywać, to na pewno raz w życiu się to zdarzy, nie? No więcej razy nie będziemy tego przeżywać. Cała parafia przygotowała się, pletli, szykowali, czyścili kościół i wszystko sprzątali. Uroczystą mszą świętą podziękowano budowniczym kościoła, duchownym, którzy tutaj pracowali, oraz obecnym parafianom za aktywny udział w życiu parafii. Każdy jubileusz ma to znaczenie, że ma nas zmobilizować do odnowienia przymierza z Bogiem i ma nas zmobilizować do tego, aby bardziej jeszcze się otworzyć na działanie Boga. Taki był sens w ogóle w kościele, można powiedzieć, powołania do istnienia takiej funkcji jak jubileusz. Jubileusz papież Bonifacy VIII pierwszy raz powołał, to był 1300 rok i co 25 lat jest odtąd w kościele jako rok święty obwoływany. To przeszło potem na różne jubileusze parafialne, czy to jubileusze rocznicy świątyń, czy jubileusze właśnie parafii od założenia, ale zasada jest zawsze ta sama. To jest szczególny dzień, czy szczególny czas, w którym mamy się jeszcze bardziej otworzyć na działanie Boga, bo tym, który działa w nas, żebyśmy osiągnęli zbawienie, jest Bóg, a my mamy współdziałać. Do parafii Rzymkowice należą mieszkańcy Rzymkowic, kolonii Pogórze oraz kolonii Stara Jamka. To łącznie około 500 mieszkańców.